Mamy nową grę w stylu Bloxfruta, którą dzisiaj sobie sprawdzimy. Gra nazywa się Legacy Peace i jest to jakaś alfa, dopiero co była premiera, także ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Czekaj, mamy cutscenki normalnie? Co jest? Okej, nie spodziewałem się tego, po prostu wyświetliło mi się to na stronie głównej Robloxa i dzisiaj sobie właśnie to sprawdzimy. Także mamy cutscenkę, w ogóle grafika wygląda całkiem przyjemnie, customize, możemy sobie zmienić naszą postać, tak przynajmniej mi się wydaje. Jak ja wyglądam dziwnie, dobra, czy mogę sobie odblokować inne włosy? Kurde, no jak to się dzieje, że takie rzeczy po prostu są? Ej, ale wiecie co mi się bardzo nie podoba? To, że słyszę muzykę bezpośrednio z anime, więc będę musiał cały czas gadać, inaczej wykryją mi muzykę i zablokują po prostu ten film. Także witam serdecznie, zostawcie oczywiście łapkę w górę. A, mogę zmienić, czekaj, kolor wszystkiego co tutaj mam, czyli na przykład klikam sobie tak. Mogę być biały, nie ma żadnego problemu. Weźmiemy sobie takiego gościa, nie no dziwnie wyglądam, bardzo dziwnie. Na przykład, what? Jak ja się dziwnie prezentuję. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie, usuniemy. Tak, to będę ja. Chociaż nie, jeszcze sobie weźmiemy na przykład jakąś inną czapeczkę. Może coś takiego i jakbym usunął tą czapkę. Okej. Okay. Tylko bardzo mnie ciekawi. O, okej. Okay. Mogę wyłączyć sobie muzykę, co jest spoko. Nie, nie chcę takich oczu. W ogóle dziwnie wygląda ta moja postać. Ale spoko jest to, że mamy jakby... takiego sobie typka wezmę. Spoko jest to, że mamy tak jakby, wiecie, totalnie możliwość sobie tworzenia własnej postaci. Kolor 1, kolor 1. Ale czemu ja nie mogę wybrać koloru? W tym sensie, no zobaczcie, że ja niby wybieram, klikam sobie na koszulkę i wybieram kolor koszulki, ale jednocześnie nic się nie zmienia. Spin menu, czekaj, to mi... What? To mi zmieni wszystko? Spin... A, ja mogę sobie zmienić rasę, jeżeli bym chciał. Nie, raczej tego nie będę robił. Spin left, nie. Cofnijmy sobie, także to będzie moja postać. Niestety bez żadnego koloru, bez niczego. A, apply, dobra, jestem idiotą. Nie wiedziałem, że mogę tu sobie po prostu zmienić kolor i muszę kliknąć po prostu apply. No dobra, tak prezentuje się finalnie moja postać. Zobaczymy, jak się będzie grało. Trochę za długo spędziłem czasu. Is blue. A, czyli mamy pierwsze morze? W ogóle dużo osób gra w taką gierkę. Pytanie, czy wiecie, ona będzie troszkę dłużej żyła. Legacy Peace. Dobra. Podobno są jakieś fajne bossy, tak słyszałem. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie i powinniśmy za chwilę wylądować. Ty, no normalnie mamy cutscenki. Kurde, i później sobie wchodzę na tego, na Bloxfruta. Wiadomo, to w innych czasach powstawało i tak dalej, i tak dalej. No ale widzicie, nawet gry One Piece'owe, jak ładnie można teraz zrobić. Więc no to jest tym bardziej smutne, bo że tak po prostu wygląda Bloxfruit i że nie dostajemy tak dużo aktualizacji, jak powinniśmy dostawać. Okej, to jestem ja, siema, to właśnie tak wyglądam. W ogóle bardzo UI przypomina mi Relsys, które za niedługo ma mieć swoją premierę. Oczywiście jak tylko się pojawi, to wam pokażę i na pewno pojawią się z tego jakieś odcinki. Mamy jakieś party. Dobra, ja bym chciał zdobyć jakiś owoc. Tutaj mamy jakiegoś gościa. A, mogę sobie w ten sposób chodzić. Zarąbice, set spawn. Czemu nie? Zapiszemy sobie spawn. Czy mamy coś pod mapą? Okej, okay. Help, shop, settings, inventory, crew. Shop, trzeba zobaczyć. Jak wygląda sklep, co można tutaj kupić. A, czyli mamy po prostu boosta do kasy, boosta do expa, boosta do dropa, mastery boosta, jakieś game passy. No okej, czyli jak zwykle pełen zestaw. Na pewno nie będziemy się, powiedzmy, nudzili, jeżeli chodzi o to Marines. Mamy troszeczkę osób tutaj na serwerze. Tylko ja bym chciał bardzo zobaczyć, gdzie tak jakby mam wybrać swojego pierwszego questa. Aha, block F, fist mastery, dobra. Mamy jakąś... Okej, to jest na pierwszym poziomie, takie rzeczy, no dobra. Tutaj coś mamy, z tego co widzę, także podejdźmy sobie. Tylko już wiecie, co mi nie pasuje, albo przynajmniej nie wiem, jak to zmienić, że ja bym chciał, żeby moja postać biegała, ale na razie tak chodzę, bardzo, bardzo wolno. I porozmawiajmy sobie z tym gościem, zobaczymy, co mi tutaj da. Czemu jesteś taki spóźniony? Powinieneś tutaj być 2 godziny temu. Okej, nie mam czasu, idź porozmawiaj z Makino, ona ciebie potrzebuje, porozmawiamy później. No okej, 3 kropki, no. Nic nie mogę zrobić, na dobrą sprawę. Tu, nie wiem, czy to jest Makino, ma coś nad sobą, jakiś taki znacznik. I mamy tutaj misję. Tu gdzie jest kamerka, także będę musiał szybko to zmienić. Proszę bardzo, tu jest misja. Także fajnie, że coś takiego mamy. Czy mogę sobie zwinąć? Nie, nie mogę tego zwinąć. Czy ty jesteś Makino? Nie jesteśmy chyba Makino. Widzę, że masz questa. Nie mogę ciebie zaatakować. Czyli gdzieś indziej to musi być. Ale no czemu ja nie mogę biegać? To mnie zastanawia. No ja jasne, mogę daszować. A mogę krowę? Ty, mogę bić krowę. Czy powinienem bić krowę? Wydaje mi się, że to jest trochę głupie. Ale z drugiej strony ta krowa mnie nie bije. Więc czemu nie? Możemy sobie ją pobić. O, tutaj, to będzie na 100% Makino. Także cyk, pokonajmy krówkę i dostajemy jakiegoś expa. 4.
X-Bar, dostałem 4 expa za pokonanie krowy. No dobra, niech będzie. I okazuje się, że żeby zacząć biegać, musimy wcisnąć po prostu 2 razy W. Troszeczkę zajęło mi, żeby to ogarnąć i jesteśmy tutaj. Mamy Shanksa, mamy Luckiego, który sobie widzę odpoczywa, także podejdźmy, nie, do Shanksa chyba, okej, nie mogę z nim porozmawiać. Musimy z Makino sobie tutaj. Makino da mi resztę tak jakby detali, także porozmawiajmy z nią. I okej, było już, minęło trochę czasu, potrzebuję przysługi. Czy możesz zabrać to do jakiejś wzgórza do Dadana? Nie mam pojęcia, kim jest Dadan, ale w sumie możemy to zrobić, ty! Okej, daj mi moje drinki. Aha, mamy kolejnego Tak, tak właśnie zaczyna się moja piracka przygoda tutaj. No niestety, jest jak jest. I chwila, gdzie ja mam to dostarczyć? Powinienem mieć jakiegoś questa. Dadana tutaj nie ma. Gdzieś na wzgórzu to powinno być. Tam, w tamtą stronę. A nie mogę biec? Okej, mogę biec. Całe szczęście, że mogę sobie tutaj pobiegać. No ale powiem wam tak. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne, ale przeważnie tak jest w tych grach, że wrażenia są mega pozytywne. Są w ogóle kodziki, które można sobie wpisać, żeby jakieś tam spiny ogarnąć. Też nie mam pojęcia, jak zdobyć owoc tutaj, ale na pewno są owoce. To mogę wam zagwarantować. I maksymalny poziom to jest 99 na razie, więc wiadomo, nie będzie tutaj dużo grindowania. Tu mamy w ogóle jakąś taką misję poboczną. Kurde, no ten świat widać, że wiecie, to jest taka prosta jakaś wysepka początkowa, ale po pierwsze jest mega duża, jest mega dużo aktywności, tak przynajmniej na pierwszy rzut oka to wygląda, także no z przyjemnością sobie po prostu tutaj pogram. No i musimy zanieść mu piwko. Mam nadzieję, że dostanę za to coś fajnego. Może zleci mi jakiegoś questa na pokonanie tutaj przeciwników, bo jednak wiecie, mam tutaj ten styl walki taki podstawowy, więc przydałoby się tego użyć. Tutaj mamy coś w rodzaju chyba takiego side questa na niebiesko. Czy mogę z tobą porozmawiać? Focha village... A, village... atakuje mnie jakiś... Kurde, bezdomny. Dobra, dobra. Nie, nie, nie. Ja, stary, ja nie będę się bił. Ja nie będę się bił. Daj mi uciec. Ja mam inne rzeczy na głowie teraz, a nie walkę z tobą. Ale kurde, jakie te NPC są agresywne. Od razu mi zaczął coś tam mnie uderzać. Jeżeli w taką gierkę, wiecie, ja o niej po raz pierwszy słyszałem dopiero teraz, jak ją po prostu odpaliłem, a na RealSys jest dość duży hype, więc ciekawi mnie, ile po prostu na starcie osób, znaczy w RealSys ile będzie na starcie osób. O, Dadan, witam ciebie serdecznie. Czy... A, ja mam to zanieść jeszcze wyżej? Czekaj, chyba, że mam to gdzieś położyć. Tak, tutaj mam. O, proszę bardzo, quest wykonany i nie dostałem poziomu. Czyli słuchajcie, ja mam cały czas pierwszy poziom, porozmawiajmy z tym, z Dadanem, zobaczymy, co on będzie chciał. Dzięki za dostarczenie to dla mnie, ale słyszałem, że jakby opuszczasz tą wyspę. Nie rozśmieszaj mnie, jesteś słaby i po prostu no, nie poradzisz sobie z niebezpieczeństwami, jakie czyhają na ciebie na tym morzu, i jeżeli chcesz jakby dowieść, że się mylę, no to pokonaj 6 z moich ziomków. No dobra, no to idziemy, nie mam pojęcia, gdzie oni są. Czy to są ci bezdomni, z którymi walczysz? Czy... A, tam widzę, że coś mam jeszcze. Okej. Okay. No 6 bandytów będę musiał pokonać, tylko tak. Tam widzę, że jest jakiś gość. O nie, to jest dzik, więc wydaje mi się, że ja muszę iść po prostu tutaj i to będzie takie miejsce. Ciekaw jestem, czy są tutaj jakieś sekrety poukrywane typu. Na przykład tutaj w tym miejscu jest jakiś, nie wiem, owoc się respi albo coś takiego. O, jeżeli chodzi o owoce, to przeczytałem, że one pojawiają się co 40 minut gdzieś na świecie. Także szansa jest... jakaś minimalna, że owoc rzeczywiście uda się tutaj zdobyć. Mamy set spawn. A czemu nie? Zapiszemy sobie. W razie czego i tak będę mógł sobie wrócić. Mapy chyba żadnej nie widziałem. Crew, inventory, settings, shop, help. No nie, mapki na razie przynajmniej nie widzę. O, i to jest chyba to obozowisko, na którym miałem sobie tutaj poexpić. Także zobaczymy, czy uda się wbić drugi poziom. Exploit na tych bandytach. Siema. Okej. Okay. A, czy ty jesteś... A, Marine Bandit. Tak, tak, tak. Jest jakiś gościu. Pyk, pyk, pyk. Fismas... Nie, muszę blokować. Oj, będzie problem, dobra. I X... A, ja nie mam, czekaj. Ja nie mam chyba energii, żeby użyć tego mojego skilla. Tak mi się zdaje. Dobra, zablokujmy. No nie, nie mogę blokować. Na razie muszę się nauczyć i zobaczyć, jak się po prostu walczy, bo jak widzicie, moja walka nie należy do zbyt udanych, ale i tak powinno mi się udać pokonać tych 5 bandytów. I level 2 został wbity, quest został wykonany, więc teraz chyba ja będę musiał z nim porozmawiać, tak mi się przynajmniej zdaje. I pytanie, czy za poziomy dostajemy jakieś punkty, jak to jest w Bloxrucie, czy na przykład po prostu nasze statystyki same się zwiększają, no bo na razie nie mam żadnego owocu ani nic takiego i to jest w sumie fajne, bo nawet jeżeli wy sobie wejdziecie do tej gry, no to każdy
sprzedaży tak naprawdę zaczyna totalnie od zera i już nie mogę liczyć na to, że jakiś widz po prostu podejdzie i rzuci mi owoc. Tak samo tak było na przykład w nie Grand Peace Online, tylko Haze Peace, kurde, w tej gierce, która była bardzo podobna do Bloxfruta, gdzie tam się fajnie, też fajnie expiło, ale jednak to widzę, że stoi tak z dwa poziomy wyżej od tych właśnie gierek. Dobra, weźmiemy sobie, porozmawiamy z tobą i okej, naprawdę ci się udało, teraz udaj się do Sary i weź, zanieś jej tą łopatę. No dobra, mamy jakąś łopatę. Czy mogę z tobą jeszcze porozmawiać? A nie, po prostu, będę musiał dostarczyć tą łopatę, także jak widzicie, mój żywot na samym początku nie jest zbyt dobry, bo wykonuję takie bardzo proste questy, chyba że tą łopatę... Okej. Czekajcie, czy ja tą łopatą mogę atakować? Jeżeli bym sobie wziął teraz inwentory, to zobaczymy, czy w ogóle coś tutaj mam. A, mamy swoją pięść, czyli ten styl zwykłej walki. I mamy mięso z krowy, którą, no powiedzmy, że przypadkowo tam zaatakowałem. Tego dzika raczej nie będziemy bili, tego questa też nie mogę. Właśnie nie wiem, o co chodzi, czemu na przykład nie mogę tego questa niebieskiego wybrać. Chyba że muszę zakończyć coś w rodzaju tutoriala i później będę mógł robić, co chcę. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wracamy do Sary, dostarczmy jej tą łopatę i zobaczymy, co trzeba będzie dalej zrobić. O, i moim kolejnym zadaniem będzie zbieranie ryżu za pomocą łopaty, którą dostałem. Okej, niestety. Dobra, tutaj chyba to jest po prostu ryż, będziemy musieli sobie to wykopać, tak, no fajnie jakby też było coś w rodzaju takiego craftingu, albo wiesz, że zbierasz sobie jakieś tam surowce, później możesz coś z nimi robić, no bo to są takie fajne elementy, które dobrze jakby się znalazły w takiej gierce. No trzeci poziom mam, ty, to lecę jak burza, tak, dokładnie jest. I pytanie, ile na przykład jest dodanych na razie wysp, no bo oprócz tej początkowej na pewno coś tam jeszcze będzie. I pytanie, czy oni będą szli tak samo jak jest w One Piece, czy jakoś inaczej? Dobra, porozmawiajmy z Sarą. A, musimy jej dostarczyć ryż, chyba że... A, okej. Sara mi tylko zleciła dostarczenie, znaczy wykopanie ryżu, ale jeżeli chodzi o dostarczenie, no to musimy iść do jakiejś tam innej osoby. I mam nadal quest wykonany, ale oczywiście to nie jest jeszcze koniec naszych zmartwień, ponieważ mamy kolejne, kolejne zadanie, gdzie będziemy musieli zebrać cukier? Tak, albo buraki jakieś cukrowe. I on... Dobra, one są w tamtym miejscu, ale wiecie co? Zanim do tego przejdziemy, to jeszcze ja zrobię jedną rzecz, ponieważ wspomniałem, że są kody, które można wpisać i już znalazłem to miejsce, także ja sobie na szybkości wpiszę po prostu te wszystkie kodziki i zobaczymy, co tam ciekawego dostanę. No i mamy kolejne zadanie i tutaj muszę mieć poziom 10, więc czy tego chcę, czy nie, muszę wbić dwa poziomy i pytanie, czy na przykład tutaj na takich krowach mogę wbijać sobie expa, czy raczej to jest troszeczkę głupie. Odpaliłem sobie, jak widzicie, nawet jakiegoś podwójnego expa, co było głupie, no bo... Ja tego kompletnie nie potrzebuję. O nie, dobra, za mało expa się dostaje. Więc pójdziemy sobie tam zobaczyć do tego gościa, który stał obok tego bezdomnego. I pytanie, czy będę mógł u niego wziąć sobie questa. I w ogóle czytałem przed chwilą jeszcze, gdzie się zdobywa owoce. No to najlepszym sposobem jest po prostu bieganie po mapie i liczenie na to, że pod jakimś drzewem będzie ten owoc leżał. A że mamy dużą wyspę i dużo tych drzew, no to wiecie, szansa jest naprawdę mała, że coś takiego się uda znaleźć. No ale warto próbować. No i mamy już level 11 i wystarczy porozmawiać z Shanksem. On nam zleca tak jakby misję pokonania trzech bandytów, którzy są tutaj w wiosce. Jeden jest dokładnie w tym miejscu, drugi jest tu i trzeci jest obok farmy, gdyby ktoś miał z tym problem, bo ja miałem problem, żeby ich znaleźć. Ale no dwa razy wykonałem tego questa i mamy, tak jak mówiłem, level 11, także zobaczymy, co będzie dla mnie, co będzie chciał ode mnie ten tutaj farmer. I w ogóle zobaczyłem też, że jest coś takiego tutaj jak sklepik i można kupować różnego rodzaju tam przedmioty, jakieś miecze. Niestety owoców nie widziałem. Dobra, porozmawiajmy z tobą. I co ja mam tutaj zrobić? Bring back my boy. A, czyli pewnie konik mu uciekł. Defeated Higuma. O kurde, Higuma to jest jakiś boss? Czy co? Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie on może być? Czy to on będzie w tym miejscu, tak daleko? I wygląda na to, że ja mam uratować jego syna, a nie jego konia. I tam chyba na górze jest ten gościu? Tak mi się wydaje. Czekaj, czy ja mogę sobie po prostu wejść? Może tutaj coś będzie, jakaś znajdźka? Nie, nie mogę. Jest, Kobumaro-son. Okej, okay, także porozmawiajmy. Spróbujmy... Okej, okay, mogę ciebie zaatakować. Higuma i jest, mamy 35% szans na to, że z niego poleci fajna broń. Zobaczymy, czy się uda. Pyk. Oj, właśnie już moje combo troszeczkę się popsuło, ponieważ ja powoli już powiem wam, że zacząłem ogarniać, jaki tu jest combo. Kurde, jaki on jest szybki z tą kataną. Co jest? No ja nie mogę kompletnie mu nic zrobić, ale taka katana by się na pewno przydała. I pyk, 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 pyk. I teraz od razu przechodzimy do kolejnego ataku. I właśnie to było całe moje combo. Teraz będziemy musieli poczekać, aż cooldown mi się zmniejszy. Odejdź. Oj, ty, stuna od niego dostałem. Ale, ale...
ale mnie ciacha. Jednak te bossy nie są tutaj takie proste, jak się bym spodziewał. Dobra, weźmiemy ładnie. No mam 68 HP i teraz szybka ucieczka. W i uciekamy, uciekamy, uciekamy. Pytanie, czy on będzie na przykład za chwilę używał jakiegoś ataku dziwnego, czy też nie. No wystarczy, że cooldown mi się zmniejszy już na tą moją umiejętność. I teraz X, pyk, 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 pyk. Powinienem już go pokonać, chyba. Czyli jest zero, nice. Super, i niestety chyba nie wypadła mi z niego broń, a szkoda. Nawet sobie rzucimy okiem w nasze inwentory. No nie, broni nie ma, o, tu jest ten... Czekaj, czy... a, bo boss się zrespił od razu. Dobra, to teraz ja muszę się dostać do tego gościa. Tylko jak ja mam to zrobić, skoro nie mogę wchodzić po drabinie? A, dobra, mogę wchodzić po drabinie, tylko musiałem schować mój styl walki. I tak, mamy go. Ej, to jest fajne, że zobaczcie, normalnie jest widoczny, tak jakby, że siedzi u nas na plecach. No, to są takie małe szczegóły, które sprawiają, że naprawdę gra się w takie gierki o wiele lepiej niż, nie wiem, teleportacja i od razu misja zostanie wykonana. Mamy jeszcze 2 minuty, znaczy tak, 2 minuty podwójnego expa, więc liczę na to, że uda się, wiecie, oddać tego questika i będę, no nie wiem, dostanę 2 razy więcej expa, więc to by było całkiem spoko. O, tutaj coś jest. Okej, no cały czas powiem wam, że szukam tego owocu, bo może gdzieś tutaj leżeć, no ale kurde, no nic nie ma kompletnie. A może to jest owoc? Nie, to okej. Okay. Przez chwilę myślałem, że to jest leżący owoc. Bo te owoce, z tego co widziałem, one są o wiele mniejsze niż w Bloxfruitie, bo w Bloxfruitie są ogromne. No tutaj są, nie wiem, wielkości takiej pomarańczy. Więc, no, obstawiam, że będzie dość ciężko po prostu je tutaj dostrzec. No i udało się wykonać questa. Nie wiem, czy dostanę coś od niego, czy też nie. I wygląda na to, że mamy 13 poziom. A, i muszę dostarczyć te buraki cukrowe do kogoś. Bo kurde, okazało się, że to był, wiecie, taki quest chain. Że idziesz do osoby, od osoby A do osoby B, później ta osoba B wysyła cię do osoby C, później do D i później wracasz do A, żeby wykonać całego questa. No i questik został wykonany, mi X-Boost się skończył, mamy aktualnie 14 poziom i jeżeli dobrze rozumiem, to na przykład u tego gościa też mogę już brać sobie questa, tak, i to jest quest, gdzie będę musiał chyba coś tam, aha, czyli muszę kogoś pokonać? Tak, Baor, a, to jest ten dzik, który tam był w tamtym miejscu, czyli jak widzicie jest troszeczkę biegania, ale nie ukrywam, że mega przyjemnie mi się w to gra, zawsze to jakaś odskocznia od czekania na update do Bloxfruita, który nie wiadomo kiedy będzie. Dajcie też znać, co myślicie o tej gierce, linka zostawiam wam oczywiście w opisie i pytanie, czy chcecie, żebym kontynuował tą moją przygodę, żebym odkrył, co tam leży, jakie są wyspy i jak wygląda dalszy etap gierki. Miłego dnia wam życzę, no i do zobaczenia.